Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stałych podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Biłgoraj na 2013 rok. Proszę bardzo. Pani sekretarz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. W roku bieżącym wnioskujemy o pozostawienie nie tylko stałych podatków od nieruchomości, ale także rolnym, a także i od szczepów transportowych na poziomie roku ubiegłego. Tak więc, jeżeli jakieś szczegółowe pytania byłyby, to bardzo proszę. Natomiast wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj tłumaczyć i przedstawiać Państwu tych stawek. One obowiązują od roku ubiegłego i na cały przyszły rok. Proponuję pozostawienie tych samych stawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Proszę Przewodniczącej Komisji. Proszę bardzo, Pan Radny Zielski. Komisja Wizyjna głosowała 4 głosami za. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Radny Okraj. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego głosowała za 5. Za przyjęciem. Proszę bardzo. Pan Przewodniczący, Szanowni Zebrani, Komisja Oświaty również zaopiniowała projekt na pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Mówi w takim razie przeczytam projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Biłgoraj na 2013 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy i dziennik uchwał z 2001 roku nr 142 pozycja 1551 ze zmianami i artykuł 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Dziennik uchwał z 2010 roku nr 95 pozycja 613 ze zmianami oraz przy uwzględnieniu wyższenia ministra finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stałych kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości. Punkt pierwszy. Od gruntów. Litera A. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania ewidencji gruntów i budynków 60 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Litera B. Pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3 zł od 1 hektara powierzchni. Litera C. Pozostałych z tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 20 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Punkt drugi. Od budynków lub ich części. Litera A. Mieszkalny 48 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Litera B. Związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,50 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Litera C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Litera D. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 3 zł 55 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Litera E. Pozostaje w tym zajęty na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 4 zł od 1 metra powierzchni użytkowej. Punkt trzeci. Od budowli 2% ich wartości. Paragraf drugi. Uchwała polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierzchni wójtowi gminy Biłgoraj.
Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta.